wręcz mroźno. Taka jest Finlandia, taka jest Laponia, fińska Laponia, ponieważ Laponia jest również w Szwecji i w Norwegii. Witam Państwa w tejże Laponii, to jest program Za Siódmą Górą. Ja się nazywam Stefan Czerniecki, bardzo mi jest dzisiaj miło Państwa powitać w tej mroźnej części Finlandii. Jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy w Laponii i dzisiejszy odcinek jest dla mnie dość trudny. Nie tylko z tego względu, że jest bardzo zimno i naprawdę boję się, czy moja kamera wytrzyma te nagrania, czy uda mi się nagrać na tyle materiału, aby z tego powstał odcinek po pierwsze. A po drugie, tematem odcinka dzisiejszego będzie coś, co jest nie do końca pewne. Ponieważ dzisiaj bym chciał Państwa wziąć na polowanie na zorzę polarną. Jesteśmy za kołem podbiegunowym północnym i dzisiaj będziemy razem z kamerą szukać zorzy polarnej. Nie jest pewne, czy ją znajdziemy, ale tak sobie myślę, że być może tak ma być. Być może ten odcinek będzie o samym procesie jej szukania. A czy się uda ją znaleźć, to się okaże na sam koniec odcinka, na który już teraz Państwa serdecznie zapraszam, ale o tym, czy będzie dobrze, czy będzie gorzej, czy zorza będzie, czy się nie pojawi, to o tym będzie za chwilkę. Będziemy jej usilnie szukać. Póki to jest jasno, początek dnia, więc jeszcze o zorzy możemy co nieco poteoretyzować, więc zacznijmy program do dzieła. No właśnie, jakie są warunki, aby tę zorzę zobaczyć, bo żeby jej szukać, musimy wpierw wiedzieć, gdzie jej szukać i kiedy jej szukać. Drodzy Państwo, zorzę polarną, ten słynny pokaz wiatru słonecznego na niebie widzimy między równo nocą jesienną a wiosenną, czyli między 21 września a 21 marca. Jednak tak naprawdę najlepsze warunki są w styczniu i ewentualnie pod koniec grudnia. Gdzie szukamy zorzy? Oczywiście za kołem polarnym, za kołem podbiegunowym. Kiedy szukamy? Oczywiście wtedy, kiedy jest ciemno, czyli między 18 a godziną 4 rano. Najlepiej zorze będzie nam szukać w godzinach między 23 a jakąś 2:30, 3 w nocy, ponieważ wtedy jest najciemniej. Kolejny warunek, który nam pomoże tę zorzę znaleźć, jest taki, że musi być to miejsce naprawdę, naprawdę odludne i wcale nie chodzi o to, żeby nie było innych ludzi chcących ją z nami obejrzeć, ale chodzi wręcz o to, aby nie było żadnych innych źródeł światła, ponieważ zorza jest najlepiej widoczna wówczas, kiedy nie ma żadnych latarni, żadnych zorzy od miasta, żadnych łun od miasta, wówczas kiedy nie ma samochodów, kiedy nie ma tych świateł, wówczas kiedy mamy ciemne niebo, same gwiazdy, kiedy nie ma pełni księżyca, kiedy nie ma zbyt dużego blasku, wtedy dopiero zorze możemy w pełnej krasie obserwować. I jeszcze jest ostatni argument, chodzi o suchość powietrza. Wiadomo, że kiedy jest wilgotne powietrze, kiedy są chmury, wówczas zorzy nie zobaczymy. Aby niebo było tak jak dzisiaj, czyli niebieskie, błękitne, musi być suche powietrze, a więc najlepiej zorzy szukać dalej od morza, gdzie to morze jest takim grzejnikiem i sprawia, że te chmury mogą łatwiej powstawać. W związku z czym, po pierwsze, jedziemy na północ, Norwegia, Szwecja, Finlandia. Po drugie, nocujemy w lesie na dużej przestrzeni niemiejskiej, gdzie nie ma ludzi, gdzie nie ma innych świateł. Kolejny punkt jest taki, że musi być duża, otwarta przestrzeń, abyśmy widzieli cały widnokrąg, aby tę zorzę nam można było łatwo sobie rozpoznać. I po kolejny punkt jest taki, że to musi być miejsce suche, a więc w głębi lądu, w głębi kontynentu, nie tam przy morzu, ponieważ tam może być pogoda taka, no właśnie, pochmurno, wilgotno i wtedy zorzy będą nici. Dzisiaj teoretycznie wszystkie warunki spełniamy, bo jest sucho, nie ma za dużo chmur, będziemy tutaj spali, będziemy w nocy, no i jesteśmy za kołem polarnym, a więc teoretycznie szanse na zorzę są dzisiaj zupełnie niemałe. Ale jest jeszcze jeden, taki bardziej fizyczny argument, warunek, o którym już za chwilkę. Łup, łup, no i oczywiście. Ostatnim warunkiem jest tak zwany wiatr słoneczny. Aby o tym wietrze co nieco Państwu opowiedzieć, muszę wpierw wyjaśnić, czym tak naprawdę jest zorza, czym jest powodowana zorza polarna. Zorza polarna powstaje poprzez wybuchy na słońcu. Takie słynne rozbłyski, wybuchy na słońcu sprawiają, że w przestrzeń kosmiczną są przez słońce wyrzucane bardzo duże ilości materiału i tenże materiał jest gnany w kierunku, właściwie w każdym kierunku, ale również w kierunku Ziemi. I tenże właśnie materiał, który powstaje przez wybuch na słońcu, jest niesiony przez ten wiatr słoneczny w kierunku naszej planety, a następnie, gdy się do naszej planety zbliża, następuje zderzenie tychże cząsteczek ze Słońca z naszą atmosferą ziemską. I właśnie to, co widzimy na niebie, to, co nazywamy zorzą polarną, to jest właśnie nic innego jak to, ten efekt zderzenia cząstek wiatru słonecznego z tą warstwą atmosfery. I teraz dlaczego często lepiej widać zorzę polarną z okolic właśnie koł podbiegunowych niż z bieguna? Już Państwu tłumaczę. Wyobraźmy sobie teraz naszą Ziemię. Jak Państwo wiedzą, Ziemia jest w kierunku biegunów coraz bardziej jakby wypłaszczona. Nieco większą ma taką krzywiznę właśnie w okolicy kół podbiegunowych. I teraz tak, kiedy wiatr słoneczny podąża ku naszej atmosferze, zderza się z atmosferą. I teraz tak, na wysokości kół podbiegunowych ta atmosfera przybiera postać prostopadłej ściany do tegoż wiatru. Natomiast im bardziej na północ, im bardziej w kierunku bieguna, ta atmosfera przybiera kształt jak kula ziemska, czyli bardziej płaski, bardziej właśnie taki jakby na widnokręgu, w związku z czym ten wiatr słoneczny coraz mniejszą intensyfikacją uderza o tą atmosferę, w związku z tym tej zorzy jest mniej. Dlatego właśnie, wbrew pozorom, zorze lepiej oglądać w okolicach kół podbiegunowych niż na biegunie, ponieważ w tym miejscu, w okolicach kół podbiegunowych, tenże wiatr z największą siłą uderza o prostopadle ustawioną do niego atmosferę ziemską i właśnie na skutek tej burzy, bo to, co się odbywa na niebie, to jest burza elektromagnetyczna. Właśnie na skutek tejże burzy widzimy to, co widzimy, czyli przepiękną zorzę polarną. I właśnie siła wiatru słonecznego jest kolejnym, ostatnim warunkiem, przez który możemy bądź nie możemy tę zorzę zobaczyć. Dzisiaj tenże współczynnik ma chyba wysokość 2,5, czyli jest taki, no, na dwoje babka wróżyła. Jest szansa, że tę zorzę zobaczymy, a jest ryzyko, że jej nie zobaczymy. Na tym polega ta przyjemność poszukiwania, polowania na zorzę polarną. No dobrze, mamy już wyjaśniony temat zorzy polarnej, mamy wyjaśniony temat burz magnetycznych, które mają miejsce jakieś 50 do 100 km nad naszymi głowami. A ktoś zapyta, no dobrze, ale to w takim razie dlaczego zorza ma taki różny kolor? Bo raz jest niebieska, raz jest żółto-zielona, raz jest purpurowa, czerwona, pomarańczowa. Już Państwu tłumaczę. Wszystko jest kwestią intensywności linii emisyjnych. Tak naprawdę te linie mogą być różne i mogą powstawać w różnym środowisku i ta ich intensywność zależy tak naprawdę od gazu. I teraz tak, na czerwono i na zielono świeci tlen. To jest taka najbardziej popularna zorza, taka zielonkawa. Prawdopodobnie właśnie taką dzisiaj, jeśli zobaczymy, to właśnie o takiej kolorystyce na skutek dużej ilości tlenu. Jeśli jest dużo azotu, wówczas ten kolor przybiera nieco więcej purpury, takiego bordo. Jeśli natomiast gazy są nieco lżejsze, jak wodór czy jak hel, wówczas zorza ma taką tonację fioletowo-niebieskawo-granatową. Także ten kolor zależy po prostu od intensyfikacji linii emisyjnych, czyli również od gazu, w których te linie się będą rozciągać, rozpraszać. Tlen, azot, wodór, hel. Dzisiaj mamy dużo tlenu, podobno według wskaźników, więc powinno być na zielono. Ale zimno. Plany planami, a rzeczywistość rzeczywistością. Byłem pewien, że na zorzę polarną zapolujemy jeszcze dzisiaj, w tym odcinku. Ale jak sami Państwo widzą, czas się nam skończył. Naprawdę tego nie planowałem, słowo. Za tydzień już na pewno zaproszę każdego z Państwa na nocne polowanie na zorzę polarną. Oby udane.